Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym customie z gry Tomb Raider. Custom pod nazwą tutaj właśnie jest napisane. Słuchajcie, nie będę tutaj kaleczył języka i nie będę tutaj wypowiadał tych tutaj dwóch wyrazów. Jest custom kolejny, chyba już trzeci, który mam tutaj okazję przetestować. Dziękuję Pedrosk27 za zaufanie, bo właśnie Pedrosk jest autorem tego customu. Jeszcze go nie ma na Terelnet, poprosił mnie po raz kolejny, żeby go przetestować, żeby ewentualnie zobaczyć, jak wygląda, czy są jakieś błędy, to zawsze można mu o tym też powiedzieć. Nie wiem, kiedy zostanie wydany. Jest to w tej chwili, z tego co wiem, demko, więc jakby dopiero początek. Nie wiem, może pierwszy jakiś level. Zobaczymy. Jego jakiś większy projekt, tak mi się wydaje. Mamy tutaj, widzę, klimaty, bo nie wiem nic o fabule, bo tylko przesłał mi ten właśnie custom. Widzę, że tu jest Angel of Darkness jakieś tutaj klimaty, więc zobaczymy. No i myślę, że to wszystko. Tak. Tak, podziękowałem za zaufanie, że mogę po raz kolejny, trzeci, bo to już jest trzeci jego custom, mogę właśnie tutaj być taki beta testerem. Podoba mi się to. Dziękuję. Dobra, myślę, że możemy zacząć. O, matko, ale ładna Lara, nie? Podoba mi się, no, patrzcie. Ładna twarz. Taka Angel of Darkness, ale no, klasyczna, nie? No, Pedrosk, bardzo ładne. Podoba mi się już. Strzelamy jak też z aniołka. Dobra, też tutaj mamy, widzę. A to są flary, okej. Okay. Dobrze, tylko pistolety. No okej, okay, spoko. Wow. O! Od razu z grubej rury. Sekret widzę. Aha. Czy on mnie zaatakuje? Muzyczka z Angel of Darkness. Stoi tyłem. Tam też na górze był jakiś jeden. Okej, może zrobię zapis. A jaki w ogóle... Security? Paymenter? Nie wiem, co to jest. Czy mogę go... Dobra. Da się go zabić? Tak, da się. Czy coś zostawiłeś? Coś zostawił. O, kluczyk. Aha, o, ale fajnie mówi, bo tak z Angel of Darkness. Fajnie, aha. Cabin, B, key, okej. Okay. A tu gdzieś był sekret tam na górze. Jak ja mam tam się dostać? Gdzieś tam. Cholera wie. Czy to można zestrzelić? Nie. Dobra. Samochodziki jakieś. Tu jakaś klapa. Dobra, czy szafki można przetrząsnąć? Można. O, ale nie otwiera, okej. Okay. Czyli animacja otwierania tutaj odpada. Nie szkodzi nic. Ale widzę, shotguna mamy, okej. Okay. I tu są apteczka. Nie, to są naboje. 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 A tu? Halo? Bo to trzeba się tak ustawić, wiecie? Może... No niekoniecznie. Te nie działają. Okej. Okay. Chyba z tych tutaj kartonów... No bo były też takie customy właśnie, gdzie był karton, gdzie można było... to rozbić. A, tutaj nie ma przejścia, czyli tutaj tylko na górę. A słuchajcie, jeszcze chciałbym coś zobaczyć, bo bywało tak, że można było autka przesunąć, ale widzę, że nie. Nie ma takiej opcji, bo tutaj widzicie, jest klapa. I tak jakbyśmy mogli to... Można przesunąć. Jest taka możliwość. Bo tutaj jest, widzicie, ten sekret. Jak tam dojść do tego sekretu? No i tutaj jak to wygląda? Aha, to jest... Ale to zamknięte jest. Wow. Czy ja mogę to przesunąć? Nie wiem, przez chwilę
A dziwne to było, nie mogę tego... Chyba, że jakoś tak boczkiem, o Jezu, boczkiem. Mogę to przesunąć, to autko? Nie. Tu jakby można było dalej, ale... Widzicie sami, że nie mogę. A to? To nie. Chyba, że z przodu. Tak, można. Prosto w te opony. Nie szkodzi nic. Tylko, że co mi to da? To by trzeba było podnieść do góry, ale to i tak by było za daleko, prawda? Jakbyśmy chcieli tak... Oczywiście, że tak. To jest... Jak tam się dostać do tego? Dobra, na razie sobie zostawmy to. Nie wiem, czy dobrze poprzestawiałem te... Te samochody kabin. Czy tutaj był ten koleś? Jest. Dobra. Padł. Czy coś zostawił? Nie. A to? To latarki. To są flary chyba. Tak. Aha. Strasznie mi się to podoba. Tu jeszcze są pilsy. I widzę, jest jakiś przycisk. Który? Który coś tam. Aha, to podniósł to do góry. No dobrze, tylko że... Czekajcie, a można tak... No właśnie, tylko że to jest jednak za daleko, nie? Dziwne, bo przesunęliśmy w końcu ten samochód, a jednak on podniósł się do góry. To jest za daleko. Jak tam się dostać? Jakoś lina by się przydała albo coś. Albo, no ale to też jakbyśmy podnieśli, to też by nam nie dało to, nie? Jakbyśmy podnieśli do góry. Nie wiem, słuchajcie. Zagwózdkę mam. Dobra, na razie to zostawiam. A w ogóle jak z sekretami? Jak to wygląda tutaj? 5. Z 40, ale to pewnie w całym customie. Czy tutaj coś jeszcze? Tutaj coś widzę. Nie. Tu? Można tu wejść? Co? Tu coś jest. Kurde, ten sekret, no. Może to manki jest? Nie, niekoniecznie. Manki, tu manki? Nie. To można przesunąć? Nie. Tu mogę zejść. Aha, jestem po drugiej stronie tej szyby tu, nie? Co? I tu zejście na... Aha, to zamknięte. Co? To co tu można zrobić? Nie, to się nie da. Aha, tu dźwignia jest jakaś. Dobra. Aha. Ciekawe, jakbyśmy zrobili to nie po kolei, że najpierw klapę, a później podnieść autko. Czy to ma jakieś znaczenie? No bo ten sekret, wiecie? Nie wiem, o co chodzi z tym, tym sekretem. Czy to jest jakiś niewidzialny gzyms, czy co? Fajnie, te odgłosy są wszystkie z Angel of Darkness, to mi się podoba. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co tu można by było zrobić. Czy ja czegoś nie widzę? Może tu gdzieś jest coś. Coś, co podnosi. Hmm.
No bo to jest nawet, jeżeli byśmy byli tutaj, to to jest za przeogromna odległość, więc nawet nie ma takiej opcji, żeby się tam dostać w taki sposób, jak ja bym chciał. No dobra, to słuchajcie, dam sobie spokój. Mam nadzieję, że Pedrosk nie będzie miał mi za złe. Dobra. Jak to wygląda? Wow. No, zmieniła się muzyczka. Aha. Oj, szczurki tu czekają na mnie, tak? Szczurków, a szczurków. Dobra, a ile mam tych flar? 27. Dobra. O, tak. Tak to działa. Apteczka. Aha, bierę. Przycisk, a poczekajcie jeszcze. Stąd przyszliśmy, tak? Co to za drabina? Nie, tutaj jest jeszcze jakieś zejście. Dobra. Naboje. Aha. Naboje. No i to by było na tyle. A, stąd przyszliśmy, dobra. A tu? Aha, tu nie ma przejścia. No to przycisk tylko. Który coś tam. To, tak? Tak. A tutaj też jest... A nie, to jest taka kratka tylko. Tak jeszcze właśnie, wiecie, sprawdzam, czy... Ale to chyba już nic nie zrobimy. Odnośnie tego sekretu, nie? Nic tutaj nie widzę. Dobrze, jak to wygląda? Wow, dobra, jeszcze niżej. O, szczurki. O, Jezus, spadłem do wody. Łatwe do zabicia, nie jest tak źle. Dobra, co my tu mamy? Mogę odpalić. Stąd zeszliśmy. Nie wiem właśnie, czy te kartony mamy je rozbijać. No ale one widzę, że jakoś takie lewe są. Nie trzeba. Wow. No, jakieś takie kanały. Kanały burzowe Luwru, nie? Chyba Pedrosk właśnie tym się mocno... Pedro się mocno tym sugerował. Pedrosk, Pedro, jak kto tam woli. Tędy nie przejdę. A tu? Tu jest coś, czekajcie. Aha. Dobrze, kratka. Chyba tutaj nic więcej, co? Okej. Okay. Dobra, i teraz widzę, że tutaj mamy... O nie. Chciałem powiedzieć dwie drogi. Czy możemy się turlać? Nie. A mogę tam przejść tam dalej? Czy tam nie ma jakiegoś przejścia żadnego? Nic? Nie. To jest tylko takie coś. Dobra. Ale jeszcze to sprawdzimy, czy czasem nie ma jakiegoś takiego, wiecie, niewidzialnego gzymsu. Nie. A z drugiej? Dobra. O, shit! Dobra. Idą następne. Jeszcze ktoś, coś? Dobra, odpal. A, tu był ten szczurek. Wiecie co, fajnie, że przeciwnicy nie znikają. Bardzo tego nie lubię w customie. A tutaj właśnie... Aha. Znaczy, czekajcie, dobrze powiedziałem? Nie lubię, jak znikają? Tak, dobrze mówię. Nic tutaj nie zrobię z tej półki. Wolę, jak zostają, wiecie. Wtedy to jest takie bardziej realistyczne, nie? Bardziej realne, może nierealistyczne.
Że jak ja coś powiem, to po prostu ręce opadają. Szybko mi ta flara znika. Nic z tych półek nie mogę zabrać. Nic, tu chyba się nie da nic rozbić, nie? Ciemno jest, no ale... No nie, no nic z tych półek się nie da zabrać. O, oj! Tutaj chyba potrzebujemy klucza. Tam coś? Tam coś jest? Nie. A, dźwignia, dobra. Dźwignia, która... Coś tam. Czemu coś mnie je? Coś mnie je. Coś mnie je, coś mnie je. Coś mnie gryzie, coś mnie je. Cholera. Jak to się stało? Tu jest jakieś przejście, a tu jest jeszcze woda, można popływać. To może jak jesteśmy w tym pomieszczeniu, to... No nic z tych półek, słuchajcie, a tutaj naboje widzę do rewolwera. No ale nie da się tego zabrać. A coś w wodzie? Popływamy. Nie. No. Dobra. Dobre to było. Aha, i tutaj możemy popływać. No dobrze. Śmiesznie kaszle. Okej. Okay. Coś w wodzie. Teges, szmeges. Co to? O, flary. Dobra. Jeszcze coś? No niekoniecznie. Aha, dobra. Coś trzeba będzie podnieść. Aha, i tutaj też są. Z każdej strony można wypłynąć, więc zobaczmy, czy coś... Czegoś nie ma. Tu przycisk widzę jakiś, okej. Pokaż. Okej. Czy to jest jakaś czasóweczka? Nie. Na szczęście nie jest to czasówka. To chodźcie jeszcze z tej strony. Coś mi się zbadziła lampka, czy jak? Jeszcze raz. No, teraz działa. Tu nie ma nic, tu jest jakaś dźwignia. Dobrze. Co się zadzieje? To może tam coś, tam po drugiej stronie, co? Tak, dobra. To niech będzie. Będziemy mogli wejść na górę, nie? O Jezus! To była czasówka! Ale udało mi się ją tak troszkę oszukać. Okej. Okay. No ale dobrze, mamy to. Oszukaństwo. Cheater. Normalnie cheater. Dobra, tak jak prowadzi nas tutaj chyba droga, żadnej filozofii nie ma. Tu chyba wyżej jeszcze nie wejdę. Więc chodźcie tu. Okej. Jeszcze wyżej. Aha, na most jakiś, okej. Ten przycisk chyba tą kładkę tutaj na mnie odblokował. Więc możemy iść tam albo tu. Dobra, no chodźcie. O, tam jest apteczka. Chodźcie może najpierw tu. Dobra. Apteczunia raz. Aha. Naboje. I tutaj też mamy coś fajnego. Czyli znajdźki. No jeden sekret ominąłem, to pewne. Chyba, że jeszcze będzie można się wrócić. Różnie może być, wiecie o co chodzi. To nie jest do przesunięcia, bo tak wygląda. Dobra.
to idziemy teraz na drugą stronę. Dobrze słychać właśnie muzyczkę z Angel of Darkness, no to jeszcze słyszę w oddali właśnie z cystern z jedynki. Właśnie ten odgłos też mi zawsze się podobał. Dobra, mamy tutaj dźwignię, która coś tam otwiera klapę. Ale gdzie to za cholerę nie wiem. A jeszcze tutaj coś? A niekoniecznie. O! O ty! Mamy pierwszy sekret. Aha. Bardzo ładnie. W tym jeden, który niestety nie udało mi się zdobyć, ale mówię, różnie może być. Tak, 1 na 5. Może się jeszcze uda, może wiecie. No bo kurde, nie wiedziałem jak mam tam wejść. Będę musiał też podpytać, czy ja mogę tutaj bezpiecznie? Tylko gdzie my byśmy teraz mogli pójść? Czy ja tutaj tam wszystko już przetrząsnąłem? Czy jeszcze coś pominąłem tutaj? Gdzie to było? Kurde, tutaj potrzebujemy klucza. A, tu są jeszcze jakieś drzwi, czekajcie. Można je otworzyć? Można. Okej. Okay. Aha. Naboje. A to? Aha. To są... A, bełty. Czyli będziemy mieć kuszę też. Okej. Okay. Dzień dobry. A! A! Zaciął się. Chodź na tu. Aha, to tutaj jestem, to tam byłem gdzieś. O tam, na górze byłem, dobra, na górze byłem. Ciemno. Zaraz się tutaj ładnie rozejrzymy, może najpierw ta strona. Widzę, że górą tam będzie można przejść. Tu jakieś... O Jezu. Mhm. Skoki, nie ma tu jakichś dźwigni poukrywanych, coś teges? Nie. Dobra, to chodźcie na drugą stronę, bo widzę, że... To, co nam się pootwierało, co teraz udało nam się otworzyć, to chyba tutaj, tak? Tak, bo był ten wiatrak, nie? A tu? Nie, tu nie ma nic. Używam tych flar, ale ja wiem, czy to tak... No chcę wam rozjaśnić, nie chcę, żebyście mieli ciemno do oglądania. No ale dobra. I co to się tu otworzyło? Ta. O, tu mam flary, więc będziemy je, będziemy używać. No ale ten wiatrak, czy on mi dziabnie? Bo on jest tak stosunkowo wysoko, ale nie wiem, czy czasem nie będzie trzeba go wyłączyć. O Jezu. Nie, dobrze. I tu się otworzyło, prawda? Tak. Mhm. Aha. Jest i pan. A mogę z shotguna spróbować? Dwóch nawet. Widzicie? I nie znikają przeciwnicy. Bardzo mi się to podoba. Dobra, weźmy apteczkę, bo mi mrygo. Może być. Mogę otworzyć szafkę? Czy też nie jest do otwarcia? No nie. No dobra. Nie, to nie. Coś ze stolika? Nie. Tu coś jest. Co to jest? Klucz. Lockpick. Aha, dobra. Lockpick to jest jakiś taki wytrych, coś, nie? Ala. A ten nic nie zostawił? No nie. A tu co to jest? Telefon? Dobra, to nie. No to chyba tu wszystko. Dobra. O, słyszę szczurki.
Słyszę szczurki. Gdzieś. Tam nie doskoczę, bo za daleko. No dobra. To mogę otworzyć te... Czekajcie, ten... Bo mamy klucze, nie? Gdzie ten szczurek? Okej. To chodźcie spróbujemy otworzyć tam te drzwi. Tak to nic nie przychodzi mi tu do głowy, co by jeszcze można było zrobić. Czy jeszcze jakieś szczurki? Przy okazji strzelam, bo może się, a nóż coś można rozbić, nie? Nie wiem, patrzcie ile tego tutaj jest. Czyli tutaj możemy otworzyć lockpick, okej. No nie, nic tutaj nie można rozbić. A to też można otworzyć, okej. No ale czekajcie, no najpierw przetrząśniemy sobie to. Tutaj to przejście. Tutaj jest ta półka. No ale z tych półek to się nic nie da wziąć. Dobra, te półki jakieś takie fałszywe są. A, tu można jeszcze otworzyć, tak? Czyli jakby robimy sobie całość tutaj te przejście, okej. No dobra, to chodźcie może tu. Wow! O, sekret! Już sekret widzę. Rozumiem, że muszę się wdrapać na górę jakoś. Fajna cutscenka. Co tu jest? Wow. Tu nie zejdę. Przejdę tylko na drugą stronę. Bo tutaj coś jest. Na tej półce coś jest. Czekajcie. To, co to jest? Dynamit jakiś. Tak. Dynamit. Dobra. A tu? Nie, tu nie ma nic. Tu nie ma żadnej drabiny na dół, nie? Aha, i tutaj jest, tylko to jest klapa, trzeba by było znaleźć coś, żeby ją obniżyć. No dobra, to chodźcie, jeszcze pójdziemy tu. Tutaj. Też w sumie mógłbym postrzelać. I dalej można iść, tak? Nie, nie otworzę już. Serio? No, mówisz. Dobra. Tu coś na tej półce. Wszystkie półki przetrząsam. No ale nie ma tu nic. Tu jest jakieś przejście. Nie strzelam w tych skrzyni, bo... O, przycisk. Czy dźwignia. Bo to i tak chyba nic nie daje, nie ma. A, okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś czasóweczka. Zaraz się okaże. Specjalnie te przeszkody, co? Czy nie? Nie. Jest okej. Widzę dźwignię, tak? Znowu. Która... Aha, to otwiera. No dobra. Czyli lockpickiem się nie dało, ale dźwignią się da. Spoko. Nie ma problemu. No to idziemy tam. Coś ktoś... Znowu te półki. Nie byłbym sobą. Dobra.
Cholera, tu nie ma nic. Tam coś, bo to za tymi skrzyniami coś potrafi być ukryte, czy nie? Nie, wymyślam. Się teraz nie wydostanę stąd. O cholera. O cholera. No. Zachciało mi się, dobra, na górę jakieś przejście. Okej. Aha, to tutaj będziemy, no dobra. Można po tym chodzić. Mhm. No dobra, no to idziemy tam w stronę, tam gdzie ten sekret był, tak? I jakieś takie właśnie były kurki. Jakieś dźwignie. Aha, a ten sekret jest taki... A może nie, z tamtego mostu będzie za daleko, to na pewno. Ale zaraz jeszcze zobaczę, czy z tego mostu. Bo tutaj widzę, że można jeszcze wyżej. A tu? Tu jest jakieś przejście. Co tu jest? Nie ma tu nic. Tu jest jakieś... Może tędy? Aha, bo tu nie ten... Nie wejdzie. Za mała szparka. Za mała szparka. A tutaj? Nie, to jest za daleko. To jest za daleko. To na pewno. Nawet nie próbuję. A tu? Nie ma nic? Serio? No dobrze. To może... O Jezu, to może tu? Tu za wysoko. I tu za wysoko. Okej. To może tędy. Właśnie tam widzę ten kurek na górze jest taki. Nie? Chodźcie tędy. Wow! Wow, 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 wow. Czyli tak nie można wejść. Z tych schodów nie da rady, tak zaraz spadamy od razu. Dobra, to zróbmy to tak, o. O, z tej strony też jest jeden kurek. Nie, ten sekret to ja muszę, słuchajcie, mieć. Aha, tu dźwignia jest. No dobra, weźmy ją najwyżej. A, no było coś tam tak na dole, nie? To jest na samym dole aż. Tam gdzieś, na samym dole. Mhm. Dobra, idę tutaj jeszcze zobaczyć, co gdzie ta droga prowadzi. A tu jeszcze wyżej można, kurde. Podejrzewam, że trzeba będzie zapełnić ten zbiornik tam wodą. Ale tu bym chciał do tego sekretu. A, tu nie ma nic. To zróbmy taki nasz, wiecie, ten a la cheat łapkowy. Nie, o to chodziło. Tak troszkę krzywo stanąć, o tako może się uda. Nie. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? O tak. Aha. Mamy to. Okej. O kurde! O kurde, sufit mnie tutaj blokuje. To może tak, o. Na serio? Mhm. Znaczy to by było dobre, tylko że muszę się tak wybić, wiecie, żeby później jeszcze skręcić. Móc jeszcze skręcić. O, tak, o. No ale niestety, zabierając sekret, widzę, że będę musiał wejść jeszcze raz tędy. Dobra, nieważne. A! Kurde, czekajcie, bo... Znowu to samo. No nie zapisałem, no nie zapisałem. Się będę tu męczył teraz. Tak to jest, jak się człowiek właśnie spieszy. Okej.
No bo muszę tam się dostać do tych kurków, nie? Przecież. Tam było chyba dalej jeszcze przejście. O, tu. Tylko, że tu jest sufit, ale tu jest jakiś taki... Poczekajcie, zaraz zobaczymy, czy tu nie ma gzymsu. Dobra, jest. Mhm. Nie no, bo by się nie dało, bo tam był sufit za nisko. Ładnie idzie, szybko na rączkach. No i dobra, i teraz widzę, że tutaj mamy pierwszy kurek, ale mogę jeszcze wyżej. Co on w ogóle robi? Może nalewa troszkę wody? Już najgorzej właśnie będzie, jak będzie zabawa jakimiś, wiecie, kurkami. No niby tam... No niby nie ma wody, nie? A jak to wejść na to? Okej. Bo jeszcze był gdzieś kurek, tak? Tak, tam jest. I klapa. No, powiem wam, że mocno czerpie autor tutaj właśnie, Pedro, z Angel of Darkness właśnie i te miejscówka, kanały burzowe Luwru, nie? Pod Luwrem. Dobra. Tutaj widzę, że no ale nie mam tej tutaj kładki. A, woda jest, okej. Okay. Ale to by można było doskoczyć. Czekajcie, sprawdzę coś. Nie, nie, nie. Zaraz będę kończyć. Znaczy wskoczę do tej... Może nie wskoczę, ale... Znaczy A się uparłem na to? A pewnie się nie da. Co? Dobra. Nieważne. Trzeba poczekać na kładkę. Dobra, wskoczę tutaj sobie ładnie. O tak o... Ui. Plum. I tutaj się ta kratka otworzyła, nie? Pokażcie. A, to jest przycisk. No ale tutaj się nie dało, tu nie było drabiny. Bo nie wiem, czy czasem nie zrobiłem tego... Czy ja to zrobiłem w dobrej kolejności, skoro jest przycisk. Co myślicie? Dobrze, ale to będziemy kminić w następnym odcinku, na który już teraz was zapraszam. Pedro, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ci się mój gameplay podoba. I cóż, do następnego odcinka, nie? Zobaczymy, co dalej. Trzymajcie się, cześć!